W środku czerwca można zobaczyć czerwone liście na roślinach, które powinny być zielone, powinny wykorzystywać te słoneczne dni i przeprowadzać fotosyntezę, produkować biomasę. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest ciekawa. Chlorofil, zielony barwnik, odpowiada za produkcję elektronów, które potem są wykorzystywane przez rośliny w wielu innych procesach. Czasami jednak nie jest ona w stanie przetworzyć tych wszystkich elektronów, a one mogą wyrządzić pewne szkody. Mogą wytworzyć reaktywne formy tlenu i azotu, które takiemu liściowi zaszkodzą, tak więc zmiana koloru może być czymś na kształt położenia kremu z filtrem, który ograniczy produkcję elektronów, na przykład w momencie, kiedy temperatura spada. Tak więc zmiana koloru liści to z jednej strony, przynajmniej po części, przystosowanie do jesiennych coraz gorszych warunków do przeprowadzania fotosyntezy, do utylizacji produkowanych przez chlorofil elektronów, a z drugiej powód, dla którego